Cześć, tym razem pokażę, jak wrzucić Twój nowo utworzony dokument na GitHuba. Otwieramy przeglądarkę. Zacznijmy od zarejestrowania się na GitHubie. GitHub jest stroną internetową, portalem używanym głównie przez programistów. Natomiast ma coś takiego w sobie, taką funkcjonalność, która się nazywa GitHub Pages, która pozwala na za darmo osadzanie swoich stron internetowych. Zarejestrujmy się. Proszę bardzo. Oczywiście trzeba mieć swój adres e-mailowy. Ja mam taki zapasowy e-mail. Hasło musi być przynajmniej 15 znaków lub 8 znaków zawierających numer i jedną małą literę. No, zobaczmy. Na przykład no, takie hasło mam. Nieco mniej niż 15, ale mam różne tam znaki. Rejestrujemy się, czyli sign up. Proszę bardzo. W zasadzie to jesteśmy zarejestrowani. Musimy zweryfikować konto. Wykonaj to zadanie, pokaż, że jesteś prawdziwą osobą. I tu mamy takie zadanie, nie wiem co to jest. Weryfikujemy się. O, dotknij strzał, aby potoczyć piłkę. No, oni takiego słonia zrobili. O, chyba nie. O, chyba tak powinno być, nie? Słoń stoi na nogach. Klikamy gotowe. Dobrze. No i jesteśmy tutaj, wybieramy plan. Oczywiście nie chcemy nic płacić. Można oczywiście mieć wersję pełną, ale nic ona nam w zasadzie nie da. Wersja darmowa ma dokładnie to samo. Natomiast mamy pewne malutkie ograniczenia. No, wybieramy wersję darmową. Nie musimy tego zaznaczać. Dajemy continue. Możemy zaznaczyć ankietę, ale możemy również pominąć ten krok. Skip this step dla ułatwienia. Proszę zweryfikować Twój adres e-mail. I to jest informacja, że na nasz adres e-mail dostaliśmy potwierdzenie. Jeżeli nie dostaliśmy, możemy resend, czyli wysłać ponownie i poczekać. Być może mamy też antyspam włączony, sprawdźcie sobie spam. Natomiast no wejdźmy sobie na adres e-mail. Ja akurat mam pocztę na Gmailu, każdy ma inaczej. Także wejdźcie sobie na pocztę, którą tam macie. Zalogujmy się. OK, jesteśmy zalogowani, jeszcze czekamy. A tu nie musimy tego zapisywać. O, proszę zweryfikować Twój adres e-mail. Klikamy. O. Prawie gotowe, żeby uzupełnić Twoją rejestrację na GitHubie, potrzebujemy zweryfikować Twój e-mail. I tu jest taki przycisk, klikamy go. Przechodzimy do strony GitHub. Twój e-mail został zweryfikowany. Sprawdźcie, czy macie takie coś. Mamy w tej chwili utworzone konto na GitHubie. I chciałbym pokazać Wam teraz, jak zrobić GitHub Pages. No możemy to zamknąć. O, i tu dajmy Start a Project. Tak, musimy utworzyć nowe repozytorium. Widzicie? Proszę bardzo. Tak, tu możecie mieć w przyszłości więcej organizacji, natomiast na razie nic nie musicie zmieniać. Nazwa repozytorium, moja strona, moja pier. Pierwsza strona. Możecie opis dać. Moja pierwsza strona internetowa. Jaki tam chcecie. Dajmy public, żeby każdy tą stronę mógł zobaczyć w internecie. O to nam przecież chodzi. Zainicjalizujmy z readme, żeby był jakiś plik. I create repository. Tu nie musimy nic zaznaczać. O, i
i mamy pierwsze repozytorium, tak? W pewnym sensie można powiedzieć, że już mamy stronę internetową pod takim adresem, natomiast ciągle jest to jakby program GitHuba, tak? Który wyświetla nam tak naprawdę, co jest w tym repozytorium, natomiast chcielibyśmy mieć caluśką stronę, tak jak my chcemy. No więc przechodzimy do ustawień naszego repozytorium, czyli settings. O, tu mamy różne opcje, tak? W tej pierwszej zakładce opcje. Patrzymy, co tu mamy. GitHub Pages. To jest to, co nas interesuje. Te GitHub Pages pozwoli nam na przerobienie naszego repozytorium, które przed chwilą utworzyliśmy, na stronę internetową. Tak, zróbmy to. W tej chwili jest disabled, czyli dezaktywowany. Proszę bardzo, musimy wybrać skąd. No więc tu dajemy na master. O. Zjeżdżamy na dół, bo się stronka odświeżyła sama. O, proszę bardzo. Twoja strona jest gotowa do bycia publikowana. Nawet link nam podali, tak. Także klikamy sobie, zobaczmy. Moja pierwsza strona internetowa i mamy już pierwszą stronę. Tak. Natomiast byśmy chcieli wrzucić to, co mieliśmy ostatnio zrobione w poprzednim filmiku. Także zmniejszmy sobie ekran. Otwórzmy notatnik. Notatnik możemy przenieść w ten sposób i mamy właśnie w ten oto sposób otwarty plik. Natomiast możemy też zrobić inaczej, w prostszy sposób, jeżeli to jest dla kogoś zbyt trudne lub w innym miejscu zapisał, to robimy plik, otwórz, szukamy tutaj naszego pliku ze stroną, nasz jest na pulpicie. Oj. Tak, tu mamy dokumenty tekstowe, zmieniamy to na wszystkie pliki. Proszę bardzo, tu są nasze strony, to są różne moje próby nieudane nagrywań filmików, ale nasze udane jest tutaj, moja pierwsza strona, czyli ten, otwieramy i mamy, jak widzimy, ten, jak widzimy, mamy otwarty plik. Teraz zaznaczamy całość. Możemy też to zrobić w ten sposób, że dajemy edycja, zaznacz wszystko, wtedy nie musimy jeździć kursorem. Prawym kopiuj. Możemy też zrobić edycja, kopiuj lub użyć Ctrl-C, jak kto woli. W każdym razie zmniejszamy i wchodzimy na GitHub, pamiętając, że cały czas mamy skopiowany ten nasz tekst strony. I wchodzimy do naszego repozytorium. Najlepiej po prostu wpiszmy github.com. Jesteśmy cały czas zalogowani, jak tutaj widać. Musimy być zalogowani, tak? No, w każdym razie wchodzimy w to nasze repozytorium. Tu jest moja pierwsza strona. I tutaj możemy zrobić, utworzyć nowy plik lub upload, czyli wgrać. W sumie może nawet moglibyśmy zrobić upload, ale zacznijmy od create new file. Proszę bardzo, edytuj nowy plik. Tutaj klikamy prawym i damy wklej. Proszę bardzo, mamy całą naszą otworzoną stronę. Teraz zjeżdżamy na dół. Tu możemy coś napisać, że co zrobiliśmy. Tak, warto mieć taką historię. Na przykład skopiowanie strony HTML, czy tam początkowy commit, tak? Commit to jest zatwierdzenie naszych zmian w pracy. Takich commitów będziemy mieć wiele, tyle ile zmian, tyle jest commitów generalnie. Tak, oczywiście taka zmiana może zawierać wiele plików. Wrócę do tego kiedy indziej. Możemy dać tutaj opis. Zróbmy jeszcze podgląd, proszę bardzo. Tu mamy
ten nowy plik podgląd. A, jeszcze musimy nazwać nasz plik, popatrzcie. Jeżeli nie nazwiemy naszego pliku, to tutaj będzie takie niedostępne do kliknięcia. Także zacznijmy jeszcze raz. Zmienimy naszą nazwę plików. Niech to będzie taka sama nazwa plików. Moja pierwsza strona.html i gdzieś kliknijmy poza to i sprawdźmy. O, proszę bardzo. To skasujmy, to jest nam niepotrzebne, ale możemy chcieć sobie tutaj zrobić dodatkowe rozszerzone opis. Nie musimy tego robić, uprośmy maksymalnie. Jeszcze tu dopiszmy moja pierwsza strona, chociaż wiadomo, że to jest pierwsza strona, ale możemy dopisać w zasadzie co chcemy. Tak, komitujemy do mastera, to zostawiamy. Proszę bardzo, i mamy taki coś, moja pierwsza strona HTML. Otwórzmy sobie ten plik. Patrzcie, to nasze README jest naszą główną stroną, my to zaraz zmienimy. O, tak, tu jest nasze to README, a tu dopisujemy moja pierwsza strona.html. Proszę bardzo, i mamy naszą stronę w internecie. Naciskamy przycisk. Witam, fajnie, że nacisnąłeś przycisk. Pamiętacie? Dobrze. Także wracamy. O. No, może tutaj wrócimy. Jeszcze chciałem pokazać Wam, że można to zrobić dużo prościej, używając upload files. Także no, zobaczmy. Upload files. Wybierz swoje pliki. Pulpit. I tu nie wiem, weźmy sobie coś innego, na przykład abc.html, inny plik o innej nazwie. Proszę bardzo, już mamy wgrane. Dodaliśmy abc.html. Zatwierdzamy zmiany. I mamy to samo dużo, dużo szybciej. Popatrzcie. Także na dwa sposoby nauczyliśmy się, jak dodać dokumenty HTML. Zobaczmy, co tu jest. No, jest coś podobnego, nie? No, to jest jedna z moich nieudanych wcześniej, jedna z moich nieudanych nagrywań, ale wykorzystaliśmy to tu. I jeszcze sobie wejdźmy na nasz adres strony. Ja to mam. Jeżeli nie pamiętamy, to po prostu jaki mamy adres strony, to wejdźmy sobie w settings i tutaj zjedźmy na dół. Szukajmy GitHub Pages, tutaj takie będzie zielony kwadracik i to jest nasz adres strony. Możemy to kliknąć, możemy to sobie gdzieś zapamiętać. Tak, to jest nasz adres strony i mamy abc.html. Przepraszam. Widzicie? Naciśnij mnie. Tak, zupełnie inna stronka. Także w ten sposób działa GitHub Pages. Jest to za darmo. Nie ma jakichś limitów. Limit jest taki, że nie możemy tworzyć aplikacji serwerowych. Natomiast do HTML-a, CSS, JavaScriptu to wszystko powinno wystarczyć. Czyli do naszego kursu. Także dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmików.